Witam. Dzisiaj trochę powiem, bo widzę tu zainteresowanie dosyć grube tym, co tam stawiłem na Facebooku. A wstawiłem towar. No bo tak, po pierwsze, to nie lubię takiego pierdolenia, gdzie połowa tu ludzi wstawia cokolwiek, a zapytając się ich, to nie. Na suchara. On nie dotyka. On tylko znalazł zdjęcie w internecie i wstawił. No ludzie, jebnijcie się w łeb, jeśli bierzesz to, co to za różnica, to jest twoje zdrowie i ty, to twój wybór, a nie czy inny. Czyli jeśli ktoś się ciebie pyta, to najprawdopodobniej szuka jakiejś drogi lub szuka fachowca, który mu doradzi, bo też nie chce popełniać jakichś błędów. Czyli jeśli ktoś do ciebie się odezwie, to nie wypisuj jego komentarzy na Facebooku czy na innych social media i nie pokazuj, że ktoś ci napisał z takim zapytaniem, bo najprawdopodobniej te osoby szukają drogi, tak jak ty kiedyś jej szukałeś. Więc kurwa człowieku, odpowiedz normalnie drugiemu człowiekowi, a nie kurwa stoisz za rogiem i się śmiejesz. Pierdolony Don Karamba. Więc tak. Środki. To chyba nie muszę przedstawiać. Każdy co wie. Jestem zwolennikiem brania środków, które są bardzo dobre. Tak. Ta firma jest bardzo dobra. Właściciel, z którym współpracuję, jest mega człowiek. Dostałem go z polecenia. Wszystko jest. Środki są. Igła. Do tego, bo miałem właśnie taki lekki przypadek, gdzie dostałem środek. Już nie będę tu tłumaczył jakiej firmy, ale dostałem środek mega, jak to w dzisiejszych czasach wszyscy mówią, badany, urywa w środku. Siekiera. Mówię ci, siekiera. Ma być 200, jest 400. Ma być 300, jest 800. No takie kurwa wszystko. No i co się stało? No stało się tak, że dupę miałem z jednej strony jak pawian, kurwa. Tragedia. Spuchła mi wielkości, kurwa, jakby mi ktoś wsadził pół arbuza. No i antybiotyk, odciąganie, nic nie pomogło. Jedyna rada to prywatna klinika, cięcie 15 cm głąb i czyszczenie. I jak wyczyścili, no to mówi mi lekarz, że około 4-5 miesięcy będzie się to goić. Ja mówię, kurwa, co on bredzi? 4-5 miesięcy? Gdzie kurwa tyle się będzie goić? Przecież to niemożliwe. On mówi, że przeciął mi ponad 15 cm. No i powiedział, że to jest za głęboka rana. Będzie się bardzo wolno goić, bo to jest na pośladku. I to będzie się bardzo wolno goić. Pierdol. Mówię, nie, no nie ma takiej opcji. Trzeba coś znaleźć, żeby to szybciej. No i co? Oczywiście. Wlewy. I poszedł środek taki jak Baxter. Baxter, aminokwasy. Mega silne. I robotę zrobił, bo pośladek się goił. Nie 4-5 miesięcy, tylko niecałe 1,5 miesiąca. I ślad, znaczy śladu nie ma, ślad jest i będzie. Jestem kurwa teraz naznaczony jak habeta w uaraba kurwa w zagrodzie. Pff. No ale w każdym razie wyleczyłem z tego wszystkiego. Jest bardzo dobrze teraz. Wszystko jest zgodnie z tym, dlatego mówię, używam tylko i wyłącznie pewnych teraz środków. Jeśli używam, to pewnych środków. Pewny środek. Także mega. No ale tutaj mam cukierek taki. To jak kiedyś były bombonierki z alkoholem i były takie beczułki z alkoholem. To tu też jest taka beczułka. Używa środek. Mówię wam. Lepiej go nie brać. Mega silny
środek. Nie wolno z nim przesadzać. Tak jest. Testosteron, czyli testosteron ment. Mega silny środek. Także polecam dla ludzi, którzy są już na extreme high level, żeby sobie użyli, żeby spróbowali tego, co to warte. Także tutaj naprawdę jest środek, już go próbowałem kilka razy. Teraz akurat nie, teraz akurat jest dla mojego kolegi, ale próbowałem już go kilka razy, no i jest mega. Środków nie ma dużo. Nie używam, używam raptem dwóch środków krótkich. Teraz używam propionatu i masteronu. No i używam hormonu. Oksytropin. Najlepszy hormon. Perfekto. Także polecam. I powtarzam jeszcze raz. Cała rodzaj ta teraz na koniec puenta będzie. Puenta. Że jeszcze raz powtarzam. Że jeśli się trafi wam człowiek i zada wam pytanie odnośnie towaru, to nie wypieraj się jak idiota i nie udawaj głupka, że nie wiesz, o co chodzi, lub nie traktuj jego jak idioty, tylko powiedz mu, doradź. Jeśli podczas rozmowy wyjdzie, że to jest tylko i wyłącznie podpucha i ktoś ci sieje, blokuj tę osobę, ale na 10 osób 6 będzie szukało pomocy u ciebie. Więc jeśli ktoś szuka tej pomocy, pomóż. Ty też jej kiedyś szukałeś. Ja tu nie zmuszam ani nie namawiam nikogoś do brania sterydów, ale jeśli ktoś się zdecydował, a ty jesteś w tym już i siedzisz trochę i masz jako takiej wiedzy, no to pomóż. Chyba, że tylko siedzisz i pierdolisz kocopoły lub komentujesz komuś, by go kogoś wkurwić, lub twoja wiedza jest na poziomie zerówki, no to tak, to lepiej się nie odzywać, to masz rację. To lepiej siedzieć i się kurwa nic nie odzywać, bo to szkoda tylko jest rozmowy jego z tobą. Tej osoby, która szuka pomocy. Cześć, czołem i pozdrawiam.